jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka, to jest znajomość siebie. Jeżeli ktoś siebie nie zna, to nie dość, że może zabłądzić, ale może się nawet zgubić. I dlatego informuję, że jeżeli siebie nie znasz, to znaczy, że również nie znasz swoich potrzeb. Lub odwrotnie, jeżeli nie znasz swoich potrzeb, to nie znasz siebie. A skoro siebie nie znasz, to nie wiesz, czego potrzebujesz. To znaczy, jeżeli coś dostajesz od życia, od losu, od drugiej osoby, to nie wiesz, czy tego właśnie potrzebujesz, bo jeżeli nie jesteś przekonany lub przekonana, że właśnie to ci jest potrzebne, to może się okazać, że to, co dostałaś, to, co dostałeś, to jest właśnie to, co ci jest bardzo potrzebne, cholernie potrzebne, niezbędne w życiu, ale ty o tym nie wiedziałaś lub nie wiedziałeś. A skoro nie wiedziałeś, to po prostu to odrzuciłeś lub odrzuciłaś. Dlatego moja propozycja jest następująca. Dowiedz się, po pierwsze, czego ty w życiu potrzebujesz, żeby wtedy, kiedy to dostajesz, kiedy to dostaniesz, kiedy ci to się trafi jak ślepej kurze ziarno, żebyś był szczęśliwy lub była szczęśliwa, że właśnie to masz. I w drugą stronę, uwaga, teraz puenta. Dowiedz się również, co ty jesteś gotów lub jesteś gotowa dać. Bo może się okazać, że to, co dajesz, dokończ sam lub sama.